Jak widać, obydwie jezdnie Nowej ulicy Lazurowej są już przejezdne. No, przynajmniej w teorii. Dojazd jest zapewniony tylko i wyłącznie do ulicy Narwik, ale wszyscy i tak mogą sobie pojechać dalej, bo wyjazd z ulicy Narwik też jest zapewniony. Więc de facto mamy jedną wielką autostradę bez żadnych pasów. A jak wygląda ta budowa i kiedy się skończy? O tym w tym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć się wząż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Znajdujemy się teraz nad stacją metra Lazurowa, a właściwie ona się znajduje po prawej stronie. Stąd Lazurowa od ulicy Górczewskiej do ulicy, a właściwie do trasy S8 jest zwężona do jednej jezdni. I tak to miało miejsce jeszcze do niedawna, jeszcze rok temu. Tak to wyglądało. Teraz trwa budowa drugiej nowej jezdni, a właściwie przebudowa całej tej ulicy z budową nowych dróg rowerowych po jednej i po drugiej stronie. Budową oczywiście dwóch zupełnie nowych jezdni, nowych przystanków autobusowych, nowych chodników, nowe elementy zielone, nowa rezerwa pod nowy wiadukt przyszły, który w przyszłości kiedykolwiek może powstanie nad ulicą Górczewską, nowe zawrotki i nowe skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną właśnie w tym miejscu na wysokości ulicy Narwik, z tym, że ulica Narwik teraz nie ma przejazdu na całej swojej długości w tym miejscu, trzeba korzystać z zawrotek na ulicy Lazurowej. I to jest nowa inwestycja, która powstała właśnie w tym miejscu. Choć jak widzicie, jest już nowa nawierzchnia, samochody jeżdżą po drugiej jezdni w kierunku właśnie trasy. To nie oznacza, że to jest wszystko oddane do użytku. Nie, nie, nie. Tak tylko i wyłącznie wygląda. Bo sama oddanie do użytku nastąpi dopiero najprawdopodobniej w przyszłym miesiącu, kiedy planowane jest zakończenie całej tej inwestycji, czyli na listopad 2023 roku. Teraz tylko i wyłącznie odbyła się tutaj dojazd i wyjazd z ulicy Narwik, chociaż w praktyce chyba nie muszę wam tłumaczyć, jak to faktycznie wygląda. W tym miejscu lecieliśmy nad Aleją Obrońców Grodna, i dalej ulica się ciągnie jako Lazurowa, no i się tam tutaj później zmienia do Radiowej, ściągnie i w przyszłości, dalekiej przyszłości może połączy się z trasą Mostu Północnego, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad powiedziała, że warto by było, aby ją tam dociągnąć, bo wtedy lepiej by powstał i byłby funkcjonalny węzeł z trasą S7 po drugiej stronie lotniska. Ta trasa tam by miała powstać pod lotniskiem w formie tunelu, ale to jest raczej abstrakcja czysto, jeżeli chodzi o finanse i możliwości czegoś takiego wbudowania w Warszawie i na budżet Warszawy. Natomiast nie zmienia faktu, że dosyć ciekawa koncepcja, przydałaby się przy okazji trasa tramwajowa stamtąd, bo dzięki temu tramwajem do Młociny z Bernardowa można było dojechać 15 minut. Byłoby to świetne, byłoby to szybkie, przyjemne, ale chyba raczej całkowicie fikcyjne. Natomiast niefikcyjne jest to, że właśnie widzieliście bocznicę kolejową, która stąd się ciągnie do Huty, która się znajduje właśnie na Młocinach. Tędy przejeżdżają zazwyczaj około 2 pociągi dziennie i cały czas ta bocznica jest użytkowana i jest niezbędna do funkcjonowania Huty. Jakbyście zobaczyli, jak długie są te pociągi, to byście całkowicie zrozumieli, że gdyby to miało być wszystko przewożone za pomocą samochodów, to całkowicie by to po prostu nie wyrobiło i byłyby niesamowite korki na Młocinach, a chyba nikt nie chciałby tam dużego ruchu ciężarowego wprowadzać teraz, gdzie to jest raczej już przestrzeń wolna od dużego ruchu samochodów właśnie ciężarowych i takich tych też cięższych. Natomiast teraz patrząc z góry, z lotu ptaka, możemy zobaczyć jeszcze raz to skrzyżowanie z ulicą Narwik. Za chwilę dokładnie zobaczymy, jak tam ta budowa, co się teraz tutaj dzieje. No i w tym miejscu się to rozszerza. Przez to rozszerzenie po prawej stronie nie ma osobno drogi rowerowej i części dla pieszych. Jest tutaj ciąg pieszo-rowerowy, ale następnie oczywiście jak jest już więcej miejsca, to się rozszerza i jest osobno. Wszyscy mają swoją część. Co ważne, chodniki tego rowerowa po prawej stronie jest w teorii oddana do użytku, po lewej stronie jakkolwiek to jeszcze nie jest gotowe, więc po stronie zachodniej jeszcze chwilę poczekamy. Najprawdopodobniej aż to się wszystko zakończy. Kolejna zawrotka w tym miejscu przed całym rondem. Głównie chodzi o to, aby oczywiście samochody jadące dalej w kierunku ulicy Narwik po prostu mogły w tym miejscu zawrócić. Tymczasem zetknijmy sobie trochę bardziej z bliska, jak to wszystko tutaj powstaje. Przelatując nad rondem Radia Wolna Europa, możemy zobaczyć, że w teorii są znaki i zakaz wjazdu i samochody jeżdżą pod prąd, jest budowa, no ale część samochodów tędy już faktycznie wjeżdża. Jest asfalt, kusi i faktycznie dużo szybszy to jest dojazd do ulicy Narwik. Tu widzimy nowy przystanek autobusowy, mamy też nową drogę rowerową, która powstaje po prawej stronie. Widać, że już czekamy tylko i wyłącznie na
nawierzchnię asfaltową. Chodnik jest już mniej więcej zrobiony. Po lewej stronie, tutaj po środku pomiędzy jezdniami, widzimy tą rezerwę w przyszłości pod wiadukt, który ma powstać nad ulicą Gruczewską. Ten wiadukt powstanie najprawdopodobniej dopiero wtedy, kiedy na ulicy Lazurowej będzie większy ruch, i większy ruch oznacza właśnie połączenie ulicy Lazurowej z trasą Mostu Północnego pod lotniskiem Babice. Natomiast, tak jak powiedziałem, raczej to jest wątpliwe, jeżeli chodzi o zrealizowanie tej inwestycji kiedykolwiek. Natomiast ostatnio o tym właśnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad napisała, a tego o tym wspominam, bo jeżeli oni o tym piszą, to może jeszcze jakieś wszystkie plany nie zostały przekreślone, jeżeli chodzi o to. I dzięki temu też na VAT te tramwaje by miały dwa tory zamiast jednego, chociaż według mnie te tramwaje na jednym torze w dwóch kierunkach jednak jest urokliwy. Nawet jeżeli jest niepraktyczny, bo te tramwaje cały czas tam mają problemy z tym, że 20 jest skrócona do koła. Tymczasem, patrząc od drugiej strony, mamy drugą zawrotkę za właśnie wiaduktami, właściwie jednym wiaduktem bocznicy do Huty. No i następnie w tym kierunku jest normalnie już odbywa się ruch samochodów. Co prawda po jednej jezdni, ale wszyscy użytkownicy mogą tędy jechać. Autobusy tędy jeżdżą, autobusy w drugim kierunku jadą objazdem teraz właśnie przez trasę S8, trochę na okrągło, ale dojeżdżają i realizują swoje kursy wszystkie bez jakichś większych utrudnień, bo to trasa jednak nie jest aż tak daleko. No i tu widzimy całe to nowe skrzyżowanie. To jest nowe miejsce, gdzie faktycznie będzie całkowicie nowa sygnalizacja świetna. To jest na plus oczywiście, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeżeli jest sygnalizacja świetna i są dwa pasy ruchu w każdym kierunku, to jednak jest przydatne, by nikt tutaj w nikogo nie wjechał. Ostatnio oglądałem trochę takich wypadków, widziałem, jak ktoś się wyprzedza na drugą osobę, więc takie rozwiązania według mnie są dosyć dobre, żeby faktycznie i ograniczyć trochę ruch, zmniejszyć prędkość, no i dzięki temu też oczywiście jest bezpieczniej na przejściach dla pieszych. Tutaj też, co ważne, powstaje przejazd rowerowy na drugą stronę i to też jest na plus. Co do przejazdów i dróg rowerowych, to wszystko ładnie wygląda. Minusem jest to, że to się nie łączy na trasie S8. Przez trasę S8 trzeba albo ulicę przejechać, albo przeprowadzić rower przez przejścia dla pieszych, bo tam na tych wiaduktach nad trasą nie ma wytyczonej drogi rowerowej, nie ma też przejazdów rowerowych. Może kiedyś to wytyczą, ale szczerze powiedziawszy, nie liczyłbym na taką intencję od Gdaki, bo raczej oni nie wychodzą naprzód. Jak już coś wybudują, to już tak pozostaje na wieki wieków i więcej inwestycji w tego typu miejscach nie ma. Natomiast to było na tym mniej więcej z tego filmu. Cała inwestycja ma być zakończona, tak jak powiedziałem, w przyszłym miesiącu, więc wtedy też się pojawię i podsumuję, jak już wszystko będzie gotowe i całkowicie funkcjonalne. Tymczasem, jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tak jak powiedziałem, kolejny film z tej inwestycji, jak się zakończy, się pojawi. Więc albo za miesiąc, albo za dwa, ale jak już wszystko będzie gotowe. I podsumujemy sobie, jak to powstawało na przestrzeni ostatniego roku. Tymczasem, do zobaczenia. Cześć!